kochani, witajcie w nowym vlogu. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda za oknem. Uuu, ale jasno. Dobra, chyba bym na dole pokazała. Piękne słońce mamy, więc tutaj otworzyłam drzwi na taras. A ja nie wiem, czy wy widzieliście tutaj nasz przedpokój, czy ja wam pokazywałam w całej okazałości. Obrazki wam na pewno pokazywałam. Czekajcie, jeszcze zapalimy tutaj lampkę i tu. O, i czekajcie, muszę zejść kilka schodków. Proszę, i zobaczcie. Jaki fajny dywan. To jest ta taka mata do ogrodu czy na balkon, ale stwierdziłam, że super tu wygląda. Podoba mi się bardzo ten wzór. No i tutaj mamy lustro. Pytaliście o lustro? Lustro jest z Ikei. Lampę kupiliśmy w takim małym sklepiku. Skrzynia też jest gdzieś znaleziona w internecie. No, poduchy i obrazki to już wam pokazywaliśmy. Dużo osób mnie pyta o te obrazki. My je kupiliśmy na jarmarku świątecznym w Wiedniu, czy obrazki, grafiki. Także o, tak to wygląda. Mój dress code tutaj jest niezmienny, czyli nasza gałganowa bluza. To jest ta gładka, która tutaj ma takiego gałganka. Joggersy z H&M. Mokasyny UGG. I nie śmiejcie się, ale dzisiaj mam fioletowe skarpetki. Takie akurat mi zostały. Także ja tak wyglądam. I idę na dół. Na śniadanie. Bardzo późne dzisiaj śniadanie jemy. Ale zobaczcie, jak lew w ogóle dzisiaj wstałam i lew wszystko tak... Ale słuchajcie, dzisiaj wstałam i tak pięknie było wszystko posprzątane i śniadanko zrobione. Wszystko lew. Wszystko lew. Wszystko lew. Sam lew. Sam lew. Własna odlwowa inicjatywa. Tak jest. Zuzi, a ty jak tam? Zuzi też już po śniadaniu. Zuzi już też po śniadaniu? No. I zjadła wszystko grzecznie, ładnie? No, tylko kabanosik na razie. Śniadaniowy kabanosik. Ja by sushi tu już czyha na śniadanko. No dobrze, kochani, to ja się rozłączam na chwilę, bo my głodni. Bardzo. Zaraz ja wracam. Ja nie czekam. Dobrze, nie czekaj. Sushi, nie denerwuj się, pani zaraz przyjdzie, dobra? Zaraz przyjdę do ciebie i pójdziemy na spacerek. A ja, słuchajcie, chciałam wam się pokazać, już się ogarnęłam, ubrałam normalne buty, to są te moje Air Maxy, to są w sumie jedyne sportowe buty, które takie bardziej wiosenne, które tutaj zabrałam, chyba tak, no, więc dobrze, że jakoś tak rzutem na taśmę je zabrałam z domu, wyjeżdżając z Łodzi i na sobie mam tą kurteczkę z misiem, pod spodem mam bluzę i cały czas mam te joggersy i trzymam tutaj naszą drugą bluzę. To jest identyczny fason, tylko z haftem pizza. I wszystkie bluzy są właśnie w wersji z haftem lub nie i są białe, różowe i szare. I przychodzę właśnie tutaj wam powiedzieć, że od dzisiaj przez 2 dni na hasło bluza macie minus 20% na bluzy właśnie. Także jeżeli macie ochotę na coś miłego, ciepłego i wygodnego teraz na czas siedzenia w domu na przykład, to bardzo wam polecam, bo jak widzicie, ja w nich chodzę codziennie i żyję po prostu w bluzach i w dresach aktualnie. Jest mi z tym świetnie. Także robimy dla was teraz tylko właśnie na bluzę taką promkę i ona będzie trwała tylko 2 dni i to będzie tylko dla widzów vloga. Nigdzie indziej nie udostępniamy tej promocji. Także jeżeli macie ochotę, to chwytajcie bluzy. O, ja serio, nie pamiętam, kiedy ostatnio coś innego miałam na sobie niż tą bluzę, bo jest miła, wygodna. Tak jak wam już mówiłam wiele razy, można ją nosić do leggingsów, do jeansów, do dresów. Super, naprawdę jest świetna, mega miła i super się sprawdza. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ten nasz przedpokój. Teraz jestem bardzo zadowolona z tego,
jak to wyszło, ten dywan też, jest super naprawdę. I w końcu mam fajne miejsce do nagrywania i do pokazywania outfitów. Bo to jest właśnie to lustro. To jest lustro... Nie przypomnę sobie teraz nazwy. Ale to jest bardzo duże lustro, bo ono ma chyba 170 cm długości, więc jest naprawdę duże. Jest jeszcze w wersji w ramie takiej ciemnobrązowej. I nie pamiętam ceny, ale około 200 zł kosztowało, także naprawdę jest niedrogie. I to jest właśnie lustro z Ikei. I o, widzicie, lew mi zawiesił i teraz mam jak pokazywać Wam outfity. No dobra, to wylecimy na spacer z Suszkiem. Kolacyjka, obiadokolacja. Ja mam... Po włosku. Ja ugotowałem sobie lasagne taką, wiecie, chwila, moment, to się szybko, prosto robi. Po prostu, no, bardzo łatwe danie, a słoń tutaj upiścił sobie kotlecika z pulpecikami. Zajęło nam to 15 minut i wszystko jest super świeże, pyszne. Dzisiaj obiadokolacja odgrzewka tak zwana. Przecież miało być, że na świeżo wszystko zrobiliśmy. No na świeżo odgrzaliśmy, to świeże. No dobrze, dobrze. To jemy, tak? To jemy, smacznego. Smacznego, słuchaj. Hej, Lewix. Cześć, Słoń. Dawno jakoś nie nagrywaliśmy nic razem, w sensie tak siedząc sobie. Pogaduszek naszych? Pogaduszek naszych, no. I stwierdziłam, dużo osób pyta, czy byśmy Q&A nie nagrali, więc jak macie jakieś pytania, to piszcie... Tutaj pod tym vlogiem, to może nagramy. Tak, piszcie. Piszcie, będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Jakoś dzisiaj nie podoba mi się, jak wyglądam. Ja mam pytanie, czy zgolić brodę, czy nie? Nie. Nie, bo jak ty zgolisz tą brodę, to zapchasz umywalkę teraz. Na zewnątrz, na zewnątrz. No, to chyba, że na zewnątrz. Tak, to mam jestem takie przeciwna. Zewnętrzne lusterko sobie wezmę i... Ja mam takie przenośne lusterko, mogę ci dać. Normalnie. Widzieli mam siwych włosów na brodzie. A nie swędzicie? Nie. Nie? Nie, nic mi nie swędzi. Myślałam, że swędzi. Broda? Przy takich długich włosach. Jakąś taką. Jeden mam rudy w ogóle. Fascynujące. Nie wiem, jak to jest możliwe. To się nazywa quality content. O to już nie musicie pytać, to już wiecie. Tak. Ale tak, fajnie będzie, no. Jak macie jakieś... Znaczy, mam nadzieję, że będziecie mieć ciekawe pytania. Dzisiaj poszedł twój kultowy vlog, jak zrobić maskę z gaci. Miałaś tego nie puszczać. Jak to nie? Co ty? Nie mogłabym tego nie puścić. Ja. Nawet jesteś w miniaturce. I w tytule. Ja jestem w miniaturce i w tytule. No. To jest drugi świetny vlog. Poprzedni był Ninja Ninja. Jeszcze wcześniej było polowanie na komary. Musimy skończyć tą kwarantannę, bo wy też wariujecie, bo ja tak... Ta, ale dzisiaj, chyba... dzisiaj mi taki smutniejszy dzień, spokojniejszy. No później sobie zabawić. No, co sobie ludzie o mnie pomyślą, no? Ale co? Że jestem poważnym człowiekiem, bardzo, biznesmenem, ja mam kontakty. Przede mną możesz robić takie rzeczy. No, są takie rzeczy, które ty robisz tylko przede mną? Nie. Raczej nie. Są. Co ty robisz? Hipnotyzuję. Aparat? Nie, tych, co tam siedzą. No a potem się pytasz, czemu ja to puszczę. No. Lew. Naprawdę powiedzą, że tam, wiesz, kwarantanna źle robi. Lew. Cicho. A czemu ma służyć ta hipnoza? Wszyscy będą szczęśliwi.
I zdrowi. Lew, już. Już nie. Boże, faktycznie od tego zarostu ci tak weszło co? Na psychę. Co mi weszło? Nie wiem co, ale coś tu nie gra. W ogóle włosy też mi mogą ciążyć na głowie i też mam już długie. Może przejadę się dowodzić do fryzjera i wrócę. Tak, bardzo rozsądnie. Fryzjer to chyba narażony, nie? Mhm. Chyba musisz poczekać. Jak ja mogę chodzić z takimi paznokciami zaraz... Ale słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że moje rzęsy już mają 4 tygodnie. Jestem tak zachwycona, petarda, że jeszcze ich tyle mam, bo normalnie po 3 tygodniach to już nie miałam ani jednej, a teraz naprawdę jak na 4 tygodnie to wow. Także jak chcecie, to wam wrzucę linka pod spodem u dziewczyny, u której byłam. Na razie byłam raz, no bo lepszy stan. Hipnotyzujesz moje rzęsy, żeby nie wypadły? Nie, hipnotyzuję widzów. Ale po co? Żeby zadawali więcej pytań. Że lepiej na nie. Na które odpowiemy. Możecie też zadawać pytania na przykład o przyszłość, ja wam wszystko powiem. Tak, wróżysz? Tak. Wróżbita, lew wróżbita. O, dobrze. Oraz porady na kwarantannę. Jak no, zrobić maskę? Myślałem, że powiesz, że porady na komary. Jak kupić. Ale widziałeś, tam było dużo komentarzy, bardzo dużo ludzi napisało, żebym się z ciebie nie śmiała, bo to jest normalne, że wszyscy tak polują na owady. To jest normalne. Co z wami jest? Co z tobą jest? Kto poluje w ogóle na owady? Póki to nie jest pszczoła, szerszeń, ani nic gryzącego, to widzicie, nie chce lata. Słoń tak myśli. Wszyscy są nienormalni, tylko słoń jest. Mówi dobrze. Niech sobie żyją, niech sobie... Ja nie wiem, co komu pająk przeszkadza, naprawdę. Biedne zwierzęta. Poza tym pająki zjadają właśnie muszki, komary i inne rzeczy, więc... No jakoś im się nie udaje. No, dlatego... No, dlatego trzeba użyć odkurzacza. Jakby nie było pająków, to by było więcej, wiesz, innych latających tutaj stworów. Ja nie zabijałem. Zabijałem takie zielone latające, nie wiadomo co. Przywitaj się, kicianik. Widzisz, też hipnotyzuje, a nic mu nie mówisz. Nawet jeszcze mruczy. No, nie chcę pomruczyć do kamery. Ale słuchajcie, ja się martwię tym, czym że się mieliśmy martwisz? Jutro w planach kopać ogródek. Będziemy i sadzić kopać sadzonki, a tu zapowiadali, że w poniedziałek ma śnieg padać. No nie możemy, bo jak nam przemrozi, to wszystko padnie. Trudno, nic nie padnie. Padnie, sadzimy, lew. No, nie ma. Będziemy teraz czekać, wiesz, do czerwca. Do czerwca. No zresztą w ogóle na tych wszystkich roślinach jest napisane, żeby wysadzać w kwietniu, a do kwietnia mamy ile jeszcze? Tydzień. Mhm. No w kwietniu będzie śnieg padał. Nie będzie. Będzie śnieg. Kwiecień jest od środy. Ja, lew wróżbita, wiem, że będzie śnieg. No to jak wiesz, że będzie śnieg, to nie wolno sadzić. Dużo śniegu będzie. A ja bym chciała już coś, już jutro ma być ładnie, już byśmy mogli posadzić. Czekaj, sprawdzam. No posadzimy. U nas niby ma nie padać, ale ma być minus 7 w nocy, no to nam przemrozi. Przez 7 dni to akurat wyrośnie. Napiszcie lwu, że nie można, jak są przymrozki, sadzić. Napiszcie to lwu. Napiszcie. Dobrze, to kiedy to masz? No, to od przyszłego czwartku. Od 1-2 kwietnia, tak? Mhm. No a tu masz 0, też ci przymrozi. Przy gruncie jest zimniej, prawda? No, dlatego trzeba poczekać. Dobrze, czekajmy. No, słuchaj, lepiej poczekać, niż tysiąc jakby się miało zmarło. Tysiąc kupionych i... No, i nasion. Co? Ale zioła, ziemia, ale... Zioła. O, właśnie, a jutro zioła wysiejemy, no, bo one są do doniczek. Znaczy, ty wysiejesz, ja nie jestem ogrodnikiem. Ale mi pomożesz, możesz mi pomóc. Z mnie jesteś ogrodnikiem, ale wiedziałeś, jak się wsadza cebulki, a ja nie i teraz nic nie wyrośnie. Mogłeś nie wiedzieć. No nie wiedziałam, że to trzeba. Ja po prostu je powrzucałam. Nie, no po prostu je powrzucałam jakkolwiek i zagrzebałam. Teraz zastanawiam, czy ich nie odkopać i nie wsadzić, nie ukierunkować poprawnie. No właśnie, a tamto wysadziłeś, to się nie martwisz, że ci zmarzną? No przecież są przykryte. No to tamto też przykryje. Nie przykryliśmy ich teraz. No nie. Muszę ich się przykryć. No, koniecznie. Ma być minus 7 dzisiaj w nocy. No to trzeba, już jest minus. No to leć zakryć. No kurde, muszę ich zagrać. No widzicie, lew się nie martwi.
To tak jakby moje kwiatki tylko były. Tak, bo to są twoje kwiatki. A ty się jeszcze będziesz cieszyć, jak mi padną. Nie, to są twoje kwiatki. Ty, ja nie kupiłem. Ty sobie je kupiłaś i ty się no nie martwisz. Ja się martwię o swoją piłę. Ja się martwię o twoje pranie na przykład. Dyna. I też mogę powiedzieć, że to są twoje koszulki. Więc się martw o ich czystość. Bez komentarza. Bez komentarza. Dobra, idę wysiąść. Kicia, tak mi jest ciepło, jak tu na mnie leżysz. Kicia wysiaduje, zobaczcie. I to nie ma, że wy sobie pójdziecie czy coś, tylko kot siedzi, chce się mijać i koniec. Nie macie wyboru. No, także słuchajcie, chciałabym już wkopać te hortensje i w ogóle zrobić wszystko. Mam już wszystko, nawet taką mini szklarnię na zioła, która podobno jest mrozoodporna i słońcoodporna. Nie no, na UV. Wiecie, o co chodzi. Więc jutro już wysieję zioła w doniczkach i na razie zostawię je w domu po prostu na górze, bo tam jest słonecznie. No i zobaczymy. Ale po prostu co tydzień jak sprawdzam pogodę, to nawet jak jest ładnie, to się okazuje, że za kilka dni będzie przymrozek i nie mogę wysiać, a już bym bardzo chciała. No dobra, kochani. Dzisiaj też był taki vlog, może trochę krótszy i trochę mniej się działo, ale jakoś tak mieliśmy sporo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj w sumie pół dnia siedziałam przy kompie i tak mi się zeszło, więc wybaczcie. Ale tak czasami się zdarza. Także z Kiciunią się z wami żegnamy i widzimy się jutro. Trzymajcie się.